Maksymilian Bratkowicz po wygranym pojedynku na DSF Kickboxing Challenge 22. Natomiast ja chciałbym Ciebie zapytać, co Ty sądzisz o tej decyzji, bo to była jednogłośna, każda runda była ze skazaniem na Ciebie. Szczerze mówiąc, jak obserwowałem z zewnątrz, to byłem zaskoczony, że wszystkie rundy były na Ciebie. I co Ty myślisz o tym wyniku? Generalnie on poszedł w świat, ale co Ty sądzisz? Dobry wieczór, cześć. Ja jak zwykle będę szczery, tak? Zawsze oceniam siebie chłodno i ja zawsze jestem szczery. Nie wygrałem każdej rundy na pewno. Myślę, że wygrałeś pojedynek? Pojedynek wygrałem, tak. Czuję się wygranym. Na pewno drugą i trzecią rundę wygrałem. Pierwsze mogłem przegrać, ale wygrałem na 100% pojedynek. Jestem tego pewien. I tak jak zawsze, właśnie gdzieś mamy jakieś do siebie zastrzeżenia, tym razem też mam jakieś zastrzeżenia, ale na pewno ten pojedynek wygrałem. To które elementy według Ciebie wygrały Tobie ten pojedynek? Przede wszystkim przełamowałem go czasami na dół, szedłem cały czas do przodu, trafiałem więcej czystych ciosów po dole, on boksersko myślę, że prawie w ogóle mnie nie trafiał, tyle że dobrze operował kolanami, dobrze kopał na tułów, tylko to była jego groźna broń, nic więcej nie czułem. Rozmawiałem z Kamilem Jenelem oczywiście, przed chwilą ten pojedynek gdzieś tam przeanalizował. On nie był pewny co do tego rezultatu, wręcz powiedział, że jego zdaniem właśnie powinien pójść w drugą stronę i powiedział, że nawet jeżeli wygrałeś ten pojedynek rzeczywiście, to uważa, że to nie jest dobry moment, żebyście się teraz zmierzyli. No, sądzę, że jeszcze muszę stoczyć tam jakieś pojedynki w tej kategorii, żeby z nim się mierzyć, aczkolwiek ja mogę się z nim mierzyć w każdej chwili, nie boję się go, sparowałem z nim, fajnie mi się z nim sparowało, dawali się mocne walki, ja tak jak powtarzałem w niejednym wywiadzie, nie boję się z nikim bić, mogę z każdym walczyć, nieważne czy to będzie walka wygrana czy przegrana, mają być emocje i z każdym mogę walczyć, powtarzam jeszcze raz, z każdym nie boję się nikogo i to jest wiadomość do wszystkich moich przeciwników, nie boję się was, nie boję się nikogo. A powiedz jak z tym rozkładaniem sił, bo wiadomo, że ty mocno idziesz od samego początku i te końcówki są wtedy najbardziej dramatyczne, jak było tutaj, jak się czułeś? Ciężko, nie? Ale w tych takich kluczowych momentach udawało mi się ten oddech uspokoić i jeszcze właśnie dać siebie wszystko, włączyć ten szósty bieg. Dobrze, w takim razie jeszcze raz gratuluję wygranej i do boju! Dziękuję, pozdrawiam moich wszystkich sponsorów najbliższych i wszystkich serdecznych ludzi, którzy mnie wspierali i mi dopingują. Dziękuję. Idziemy na finał, dzięki.